Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem. A dzisiaj czeka nas jeden mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i jeden mecz z Borussią Dortmund w Bundeslidze. Rywale bardzo trudni, ale w obu meczach liczymy na zwycięstwo. Znamy już pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Jest to ekipa Paris Saint-Germain, która w dwóch meczu pokonała Inter 3-1. Zobaczymy, kto będzie drugim finalistą. Czy Bayern Monachium, czy może Real Madryt? My oczywiście liczymy, że będzie to ekipa z Monachium. W pierwszym meczu na Allianz Arena zwyciężyliśmy 1-0, ale teraz gramy rewanż na Santiago Bernabeu. Na pewno nie będzie łatwo. Real chce odrobić straty, ale nasz plan to minimum zremisować i awansować do finału Ligi Mistrzów. Pora zaczynać to spotkanie. Bayern spokojnie utrzymuje się przy piłce w środku pola, ale niestety Real tutaj dobry pressing stosuje i Pizarro odbiera piłkę. Podaje do Jamesa Rodriguez'a, James Rodriguez. Podaje do Pizarro, ten uderza z pierwszej piłki, broni ten strzał Drągowski. Bale. Jeszcze wycofanie piłki, Carvajal, Casemiro. Casemiro wbiega w pole karne, centruje, ale bardzo niecelnie. I kończy się tym samym pierwsza połowa. I koniec spotkania, remisujemy 0-0, ale awansujemy do finału Ligi Mistrzów. W dwóch meczu pokonaliśmy 1-0 Real Madryt. O to właśnie chodzi. Jak widzimy, jeden strzał sparowany, nota 7,1. No jest tutaj jedna obrona Navasa, możemy ją zobaczyć. Tutaj ciekawa akcja, Bayern Monachium, strzał Müllera, ale świetna interwencja bramkarza z Kostaryki. No tutaj najlepsza chyba możliwa interwencja, tego strzału nie dało się złapać. No i oczywiście przechodzimy dalej i patrzymy tutaj statystyki meczu. No żałosne, dwa celne strzały. Real w ogóle się nie starał, żeby odrobić straty z pierwszego spotkania. Chociaż trzeba też przyznać, że Bayern grał perfekcyjnie w obronie. Zawodnikiem meczu Renato Sanchez, naprawdę Portugalczyk, grał koncert. Jedna interwencja Drągowskiego, jedna Navasa. Bramkarze nie mieli za dużo do roboty. I przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. I możemy powiedzieć to oficjalnie. Zagramy z PSG w finale Ligi Mistrzów. Tutaj za chwilę będzie oficjalne potwierdzenie. Tak jest, wielki finał. Zobaczymy, kto zwycięży. Będzie ciekawy, na pewno nie jest to najłatwiejszy rywal z możliwych, ale też mogło być dużo gorzej, no. PSG dawno nie grało w jakimkolwiek finale, więc może ich to przytłoczy i zagrają bardzo słabo. W Lidze Europy najprawdopodobniej w finale zagra Tottenham z Romą. Chociaż oczywiście ekipa Chelsea i Bayernu ma nadal szanse, no ale tylko teoretyczne. W Bundeslidze zajmujemy drugie miejsce, tracimy 0 punktów do lidera, ale przegrywamy z nimi bilansem bramkowym. No musimy wygrać z Borussią Dortmund albo liczyć na wpadkę Hoffenheim. Obecnie najlepszym strzelcem w Bundeslidze jest Wood. Najwięcej asyst ma Zuber i Meyer. Najwięcej czystych kąt ma oczywiście Drągowski, drugie miejsce, ex aequo Baumann i Witwald. Żółte i czerwone kartki jak zawsze dla formalności sobie zobaczymy. No ale teraz już trzeba powoli przechodzić do spotkania z Borussią Dortmund. Wiadomo, jest to jeden z najtrudniejszych rywali w Bundeslidze. Ale musimy zwyciężać, bo w innym przypadku zdamy się na łaskę losu i wpadkę Hoffenheima. Chcemy jednak wszystko zostawić w swoich rękach. No tutaj jeszcze wymagania. Nie jest to istotne i tak ich nie spełnimy, bo not 9-0 nie da się w tej karierze raczej dostać przy tej ilości interwencji. Ale teraz już zaczynajmy mecz na Allianz Arena z Borussią Dortmund. Ładne przejęcie Łukasza Piszczka, rozpędza się skrzydłem. Piszczek nadal biegnie. Co zrobi w tej sytuacji? Dośrodkowuje, ale dobra interwencja Boatenga. Jeszcze przy piłce Castro. Podaje do Guerreiro, Schürrle. André Schürrle uderza, ale panu Bogu w okno. Na całe szczęście niecelny strzał Niemca. I koniec spotkania, remisujemy zaledwie 0-0 z Borussią Dortmund, jest to fatalny wynik, bo jeśli Hoffenheim wygrało swoje spotkanie, to już praktycznie
straciliśmy tytuł, no. Zero interwencji, nota 6,4. No powtórek żadnych ciekawych nie ma. No mecz do zapomnienia, Bayern nawet celnego strzału nie oddał. Jak tak można grać praktycznie decydujący meczu? Zawodnikiem meczu Juan Bernat. Dobry mecz Hiszpana, zero interwencji Drągowskiego, jedna Byrkiego. I teraz patrzmy na wynik Hoffenheim, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Może HSV ich jednak pokonało, zobaczmy. Tak jest, HSV zwycięża w tym spotkaniu. No i tak jak mówiłem, HSV sprawiło wielką niespodziankę. Pokonało Hoffenheim, dzięki czemu objęliśmy prowadzenie w Bundeslidze mimo tego remisu z Borussią Dortmund. Mamy 1 punkt przewagi nad Hoffenheim i 2 punkty przewagi nad Bayerem Leverkusen. Teoretycznie możemy jeszcze zająć trzecie miejsce w Bundeslidze, ale gramy z Hanowerem 96, czyli drużyną, która już spadła z Bundesligi, więc raczej nie będą mieli wielkich ambicji w tym spotkaniu. W następnym odcinku gram mecz z Hanowerem 96 i finał Deutscher Pokal z Hamburgiem. No nie będzie łatwo, bo jak widzimy, Hamburg potrafi pokonywać najlepszych. Pokonali Hoffenheim, więc i nas będą chcieli pokonać. Ale my mamy inny plan. Chcemy zwyciężyć w tym finale. Tak samo jak w ostatniej kolejce w Bundeslidze. Bo jeśli wygramy z Hanowerem, to już nie musimy się na nikogo oglądać. I po prostu zdobywamy tytuł. No, szczerze, kolejka idealnie się pod nas ułożyła. Mimo remisu i tak udało nam się objąć prowadzenie w Bundeslidze. Lepiej być nie może. Trzeba to wykorzystać. Już drugi raz taka szansa może się nie zdarzyć. Bayern Monachium w takiej sytuacji musi obronić tytuł. Nie ma innej opcji. No i trening już zakończony. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.